Cześć kochani, witam Was w projekcie Denko drugiej części z sierpnia. Patrzę w podgląd, słuchajcie, i no nie da się ukryć, że jestem opalona, jestem bardzo opalona. To nie jest tak, słuchajcie, że ja mam za ciemny podkład czy coś, ja jestem rzeczywiście tak bardzo opalona. Pomimo, że na urlopie smarowaliśmy się cały czas filtrami 50, no ale jednak grzało bardzo mocno słońce. To Denko nagrywam rzeczywiście, słuchajcie, teraz już z końcem miesiąca, bo jestem no, od wczoraj w domu. Natomiast filmiki, które się pojawią teraz jeszcze do no, niemalże połowy miesiąca, są to filmiki, które były nagrane jeszcze przed urlopem, więc możecie zobaczyć, jak dużo filmików w tym czasie nagrywałam. Filmiki z urlopu pojawią się około połowy, po połowie września. Nie wiem, czy mam 4 czy 5 filmików, chyba jakoś tak. W każdym bądź razie, no, uzbrojcie się jeszcze w cierpliwość. Niestety obsuwa jest, ale to nie ma być tematem dzisiejszego filmiku. Powiem Wam, że no aż nie mogę patrzeć w podgląd, bo jest to dla mnie dziwne, że jestem aż tak ciemna. Choć nie wiem, jak kamera to odda podczas obrabiania filmiku. No ale nic, lecimy. Słuchajcie, pierwszy produkt, który tutaj mam, to jest, a właściwie była odżywka American Cream z Lasha o pojemności 250 ml. Odżywka, którą ubóstwiam, popatrzcie, ja ją, no, można powiedzieć, że wylizałam. Ubóstwiam za to, że pięknie moje włosy wygładza. No i ma obłędny zapach, który utrzymuje się na włosach. Ja muszę Wam powiedzieć, że na urlopie moje włosy przeszły Armagedona dosłownie. Teraz są bardzo takie wypłowiałe, wycieńczone, że nazwę to tak. I też no wiadomo, im dłuższe te moje włosy są, słuchajcie, tym coraz cieńsze są niestety. Więc no rozważam opcję podcięcia, ale nie chcę ścinać całkowicie na krótko. W każdym bądź razie, wracając do odżywki, na pewno kupię po raz kolejny, bo kupuję od lat. Co prawda nie opakowanie za opakowaniem, ale po 2 opakowania, może nawet 3 do roku kupuję. Kolejny produkt, który zużyłam wczoraj, słuchajcie, to Altera Kosmetyki Naturalne i to był peeling do ciała kawowy. Peeling, który bardzo lubię, on jest bardzo ostry, bardzo mocno przylega do ciała, ładnie peelinguje przez to, że te drobinki, jest ich bardzo dużo, są bardzo ostre. Naprawdę rewelacyjny produkt. Tutaj słuchajcie, nie, to jest coś innego. Tutaj mam opakowanie z Isany po delikatnym kremie do depilacji, który ja używam na łydki. Samo opakowanie pewnie wyrzuciłam, choć może się jeszcze tutaj gdzieś znajdzie. Natomiast tak się ten produkt kupuje. Ja uwielbiam. Ja tylko i wyłącznie tego typu produkty używam na łydki i mogę Wam bardzo gorąco polecić. W holu z Rossmana wspominałam Wam także o kremie do depilacji okolic intymnych właśnie z Isany i powiem Wam, że to jest bardzo fajny produkt. Nie używam tej szpatułki, słuchajcie, która jest do tego dołączona, tylko używam normalnie maszynki, a tego używam zamiast, można powiedzieć, produktu do golenia. Natomiast, słuchajcie, skóra jest później przez kilka ładnych dni wręcz idealnie wygładzona. To nie podrażnia, nie parzy, krzywdy nie robi, więc na pewno po raz kolejny zakupię. Z Listerine oczywiście płukanka do jamy ustnej, którą uwielbiam. Mam kolejne opakowanie. Z Dove, słuchajcie, 2 dezodoranty, mój oryginalny. I tutaj Soft Feel, który kupiłam po raz pierwszy i mam jeszcze 2 opakowania, które bardzo lubię. Co prawda nie jest to mój ulubieniec jak ten Winter Care, ale Winter Care już powinien w przyszłym miesiącu, najpóźniej po połowie, już z powrotem wrócić do sprzedaży, więc cieszę się niesamowicie, że będę mogła wrócić do mojego ulubieńca. Tutaj z marki Vagisan zużyłam lotion do mycia okolic intymnych. No i powiem Wam, że płyn do płukania, nie płukania, a mycia okolic intymnych jak płyn. Ja go kupowałam w aptece, był fajny, nie podrażnił mnie, krzywdy mi nie zrobił. Natomiast słuchajcie, dzisiaj muszę kupić coś nowego, dlatego że nie mam totalnie żadnego produktu do higieny intymnej. I tak sobie teraz myślę, jak ja kiedyś mogłam bez tego żyć? No tak, myłam się wodą.
Taka prawda, słuchajcie, to nie jest produkt jakiś niezbędny, ale jestem przyzwyczajona i po prostu kupuję. Tutaj z marki Ronay zużyłam Multifruit Complex, szampon regenerujący do suchych i zmęczonych włosów. Powiem Wam, że tak to capiło za przeproszeniem bananem, ja nienawidzę zapachu banana, że mnie odrzucało, natomiast był to niesamowicie wydajny produkt, pomimo że tu było tylko 300 ml. Długo go używałam, dość długo go używałam i używałam go bardzo regularnie. Krzywdy mi nie zrobił. Głowę mył, skład ma koszmarny, głowę mył, ale ziemniaków nie ugotował, więc nie wrócę do niego po raz kolejny. Z Palmolive, słuchajcie, użyłam jakąś limitowaną edycję Secret View i to był żel pod prysznic, który bardzo, bardzo ładnie pachniał, natomiast też bardzo szybko się skończył. To była taka typowa żelowa konsystencja, ale był przyjemny, nie wysuszał mi skóry, więc mogę polecić. Od Deli, słuchajcie, zużyłam płyn micelarny, głęboko oczyszczający twarz, oczy, usta, z ekstraktem z szałwi, ekstraktem z zielonej herbaty, olejem awokado. To w ogóle była perła rynku kosmetycznego 2020 roku, dostała srebrny medal, że tak to nazwę. Bardzo, słuchajcie, fajny płyn do demakijażu, bardzo fajny płyn micelarny. Ja te płyny przez przypadek odkryłam, kiedyś zamówiłam po raz pierwszy na ezebra.de. To nie jest ukryta reklama, żeby nie było. Wszystko zawsze płacę z własnej kieszeni, co tam zamawiam. Po prostu mówię Wam tylko, że istnieje taka możliwość dla osób, które mieszkają w Niemczech i chciałyby mieć większy wybór kosmetyków, zarówno kolorówkowych, jak i pielęgnacyjnych, no to na tamtej stronie jest mnóstwo polskich kosmetyków. Zresztą polska strona. W każdym bądź razie, no użyłam to już nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Jak będę robić kolejne zamówienie, to na pewno po ten płyn znowu sięgnę. Tutaj chlip, słuchajcie, z Clinique zużyłam Take the Day Off Cleansing Balm po raz kolejny. Do tej pory używałam pojemność bodajże 120 ml, tutaj natomiast była potężna pojemność 200 ml. No jak możecie zobaczyć, jest wylizany. Mam jeszcze miniaturkę 30 ml, którą na pewno będę używać, natomiast aktualnie używam z The Body Shop znowu produktu, ale do tego będę wracać na bank, słuchajcie. Takie 200 ml opakowanie w promocji kosztuje 26 euro w internecie, co się bardzo opłaca, bo ja ten produkt używałam naprawdę miesiącami. Słuchajcie, na urlopie zużyłam, natomiast nie pokazywałam Wam, dlatego że opakowanie zostawiłam tutaj, a tam nie miałam Wam co pokazać. Zużyłam mydełko do mycia ciała z Cher o zapachu limonki i trawy cytrynowej. Powiem Wam, że dosłownie wystarczył mi ten produkt na 13 dni, kiedy myłam się codziennie minimum 2 razy. Przez ostatnie 2 dni używałam żelu pod prysznic od Markusa, bo po prostu no, nie miałam już nic, a nie chciałam kupować na ostatnie 2 dni. Pod sam koniec, jak to mydełko rozmemłało się, rozpadło się, ogółem fajnie się tym myło, ale nie był to mój ulubieniec. Na urlop fajna opcja, ale na co dzień w domu raczej nie wrócę. A propos produktów zużytych na urlopie, ta część pojawi się, kiedy pokażę Wam to, co tutaj mam, a zbliżamy się już pomału do końca. Z Altery kolejny produkt, który zużyłam, to były ampułki z witaminą C. Tych ampułek było tutaj 7 i powiem Wam, że używałam dzień po dniu. Te ampułki były duże, spokojnie wystarczyłaby jedna na 2 użycia, natomiast no ja używałam jedną na raz, bo nie chciałam mieć, wiecie, otwartej witaminy C stojącej. Czy coś zrobiły te ampułki? Nie zauważyłam, ale były drogie, więc do nich nie wrócę. Kolejny produkt, który ode mnie znacie, to jest Vionel, czyli dezodorant intymny. Kolejny jest w użytku, więc co tu się dalej rozpowiadać. Maseczki, słuchajcie, z Shebens zużyłam jakąś tropikalną, nie powiem Wam jaka była, bo nie pamiętam, słuchajcie, bo ją zużywałam na początku miesiąca. Z Isany zużyłam
maseczkę z retinolem i ekstraktem z różowego grejpfruta i ta z kolei była bardzo fajna, podobnie jak ta także z Isany, maseczka intensywnie nawilżająca z ekstraktem z arbuza i limonki. Obie maseczki były bardzo ładnie wycięte, były cienkie, takie bardzo lekkie, pięknie do twarzy przylegały, ta miała w ogóle nadruk takich właśnie arbuzów. Pięknie nawilżyły tą skórę, naprawdę nie mogę się poskarżyć. Tutaj z McRib Gentle Steam Eye Mask o zapachu lawendy. Pewnie znowu miałam gdzieś tam migrenę albo nie mogłam spać, więc zużyłam. Zużyłam także, słuchajcie, tutaj taki puder do kąpieli z Balea. O zapachu hibiskusa i gardenii tahitańskiej. Bardzo fajne. Tutaj jest napisane, że delikatna pianka. Ja nie zauważyłam, ale może też dlatego, że ja po prostu zawsze dodaję jeszcze płynu specjalnie, żeby wytworzyć pianę. I tutaj z Isany zużyłam, słuchajcie, takie chusteczki, 3 w 1, delikatne chusteczki do oczyszczania, bez alkoholu. Ale one były beznadziejne, były niesamowicie wysuszone, co mi nie odpowiadało ani troszeczkę. Widzę, że tutaj miałam też próbkę Skillsa, kiedyś dostałam 3 takie próbki Skillsa kremu Ultra Facial Cream. I powiem Wam, że to jest taki dość gruby, silnie nawilżający krem. Taka próbka ma 3 ml, ja mam chyba jeszcze 2. I powiem Wam, że te 3 ml były dość wydajne. Tutaj z Don't to Dent z DM-u oczywiście kolejna pasta do zębów, czego chcieć więcej. Widzę, że tutaj wrzuciłam też od Diora próbkę J'adore Absolu. Powiem Wam, że był przepiękny zapach i w sumie nie wiem, dlaczego nigdy nie kupowałam sobie, chyba tak jak się nie mylę, nigdy nie kupowałam sobie pełnowymiarowych perfum od Diora, tych J'adore, bo one pachną przepięknie. Z Bilu, słuchajcie, zużyłam Lovely Candy, ten dezodorant, który używałam generalnie tylko i wyłącznie na noc, bądź w ciągu dnia, w międzyczasie jak byłam w domu i sprzątałam do odświeżenia się, dlatego że on był niesamowicie słodki. To nie jest antyperspirant, więc on Was nie będzie chronił, ale tak dla zapachu, dlaczego by nie? Z Alpha Age, słuchajcie, zużyłam także ten Triple Action Cleanser. O Jezus, on był rewelacyjny. No tak, białe opakowanie, ciężko jest zawsze pokazać. Był rewelacyjny i był niesamowicie wydajny. Tu było 200 ml i ja używałam go nawet przy demakijażu i powiem Wam, że bardzo ładnie mi domywał wszelakie resztki i nie wysuszał mojej skóry, więc przyznam Wam się szczerze, że jeżeli dorwę jeszcze gdzieś w TK Maxie, to bardzo chętnie zakupię. Tutaj, słuchajcie, kolejna taka próbka to była chusteczka z Sephory Charcoal Exfoliating Wipes, czyli taka peelingująca i ona była naprawdę ostra i kilka razy ją używałam. No i przechodzimy, słuchajcie, jeżeli chodzi o część domową, do ostatnich rzeczy, a mianowicie zużyłam z Yankee Candle wosk, jak się nazywał, Coconut Splash, bardzo ładny, słodki zapach. Ja nie lubię generalnie zapachów kokosa, ale takiego naturalnego. To tutaj nie jest naturalne, jest sztuczny kokos słodki, dlatego bardzo mi się podobał. I na sam koniec, słuchajcie, zużyłam kilka próbek, natomiast zatrzymałam tylko i wyłącznie te opakowania. Giorgio Armani Si Passione Eclat. Piękny zapach. Przepiękny zapach. Chciałabym sobie kiedyś kupić pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj, słuchajcie, z Dolce Gabbana The One. To był zapach męski, bardzo intensywny. Zapach z Lancome Idole. Powiem Wam szczerze, że to nie jest mój zapach. On się zupełnie na mojej skórze nie utrzymuje. Kolejny zapach, który zużyłam, to był Trussardi. Taki o. Zużyłam na urlopie, powiem Wam, że też nie było nic specjalnego. I na sam koniec, słuchajcie, zużyłam też 2 próbki z Chanel. Tutaj miałam Chanel Chance. Ja ją kiedyś miałam w pełnowymiarowej wersji. Tak wygląda buteleczka. O, tędry.
przepiękny zapach. No a tutaj Coco Mademoiselle, czyli klasyk nad klasykami, który przepięknie pachnie. Ja się psikałam tą próbką, słuchajcie, przed samym wylotem, przed tym jak wsiadłam do samolotu i powiem wam, że przez cały lot pachniałam. I to tak do tego stopnia, to nie jest natarczywy zapach. On jest bardzo, on jest słodki, ale taki wiecie, pudrowy i w ogóle. I pachniałam tak do tego stopnia, że Markus mi napisał, już będąc w domu w niedzielę nad ranem, że jego ciuchy dalej pachną moimi perfumami. No bo siedział koło mnie, wiecie, ja się do niego przytuliłam, czy tam głowę oparłam od niego i wszystko przechodziło na niego. No i co, słuchajcie, jeżeli chodzi o część domową, to by było na tyle. Teraz tutaj macie kilka tych produktów, które zużyłam na urlopie. Musicie mi wybaczyć za słabe światło, no ale tu jest dość ciemno, a no, mamy włączoną tylko lampę na suficie. Właśnie pakujemy się, więc chciałam wam pokazać, co zużyłam. Zużyłam kilka rzeczy więcej, ale zapomniałam i wyrzuciłam. Musicie wybaczyć. Zaczniemy tradycyjnie od mojego dezodorantu Dove. Słuchajcie, no wiecie, że używam, lubię, aczkolwiek teraz mam z Nivei, bo był tańszy. Słuchajcie, tutaj kosztuje jeden dezodorant Dove prawie 5 euro. Czyli ponad dwa razy tyle, co u nas w Niemczech. To jest po prostu jakaś tragedia. No ale nie zmienia faktu, że ten uwielbiam. Miniaturka, masełka z The Body Shop do demakijażu. Ubóstwiam, tu było 20 ml i je zużyłam. Nie będę zatrzymywać puszki, aczkolwiek szkoda, bo przydałaby mi się taka pojemność, no ale nic. Nie będę jej zatrzymywać. Zużyłam także masło migdałowe z The Body Shop. No nie mam jak otworzyć, żeby wam pokazać, bo jedną ręką jest... Chociaż, o czekajcie, chociaż ono jest dosłownie wylizane, słuchajcie. Ono jest wylizane, było obłędne, pomagało mi bardzo przy nawilżeniu skóry, po oparzeniu, zwłaszcza na nogach, bo na karku mam skórę, słuchajcie, mam poparzenie słoneczne trzeciego stopnia, to już lekarz powinien leczyć, bo to jest tragedia to, co mi się stało, no ale to sprawdzało się jak najlepiej. Aktualnie nie mam nic, kompletnie nic do ciała swojego, więc no, używam od Markusa po prostu Nivea i tyle. No i tutaj słuchajcie, mam zużyte trzy próbki z Dalton Hyaluronic Urea, to jakieś było serum, które było bardzo żelowe. Tutaj z Shiseido krem do twarzy nawilżający, no to taki dla mnie wiecie zapychasz, ale nawilżyć nawilżył, no i próbka wystarczyła mi na dwa użycia. I tak samo tutaj z Lancome, więcej wam na ten temat nie powiem, to też było kremowe to i tyle. No, także to leci do śmietnika. Dwa kolejne produkty, które zużyłam. Tutaj mamy Sagela i to był płyn do higieny intymnej z takim dzióbkiem. On miał taką przezroczystą, mleczną konsystencję, był dość wodnisty. Tutaj było 50 ml, dlatego też powiem wam szczerze, że skończył mi się wyjątkowo szybko. Wyjątkowo szybko. Co prawda mamy jeszcze chyba 3 dni do końca, do wyjazdu. 4. 4 dni do wyjazdu czy do wylotu, a no już mi się skończył, nie mam. Nie będę kupować teraz nic innego. Czy on coś robił? Ciężko mi jest powiedzieć. Mam wrażenie, że te, które w domu mam, dużo lepiej mi się sprawdzały jak ten, ale z tego jest też kilka rodzajów, więc całkiem możliwe, że zakupię kiedyś jeszcze pełnowymiarowy, inny i sobie przetestuję. Natomiast tutaj mam, słuchajcie, produkt marki Olive, musiałam popatrzeć, i to był face scrub z olejkiem z oliwek i z... To nie jest brzoskwinia. Morela? Kurczę, nie wiem. No nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, tutaj była pojemność, jak znajdę to wam powiem, 50 ml. I ja to kupiłam z myślą o wypilingowaniu ciała, pomimo że jest to produkt do twarzy. Dlaczego ciała? No bo zrzucam skórę, słuchajcie, niczym wąż i to już 15 razy wyczute.
No i nie chciałam kupować takiego, wiecie, dużego opakowania, no bo przecież nie będę codziennie peelingować ciała, a do domu ze sobą bym nie zabrała. I no, skusiłam się na coś takiego i powiem Wam, że 50 ml musiałam zużyć na dwa razy, dlatego że niestety, Wy tego nie zobaczycie, ale mi tutaj pękło opakowanie. Za każdym razem jak naciskałam, to wszystko wylatywało górą. No a nie chciałam, żeby się produkt zepsuł. Jak na taką malutką tubkę, był on niesamowicie drogi, 7,5 euro. Powiem Wam, że tutaj kosmetyki są strasznie, i nie tylko kosmetyki, są strasznie drogie. Więc no, powiem Wam, że za te 7,5 euro to były wyrzucone pieniądze, ponieważ ten peeling, on bardziej miział jak peelingował. No niby te drobinki były grube, ale było ich dość mało, więc no niezbyt przypadł mi do gustu, no i na pewno nie kupiłabym po raz kolejny. Czas na kolejną porcję zużyć. Słuchajcie, zużyliśmy we dwójkę Sun Ozone Matte 50 Zonen Gel. No to w sumie był krem bardziej jak żel, ale był bardzo, bardzo dobry produkt. Generalnie mieliśmy dwa opakowania, drugie jest jeszcze na wykończeniu. No ale że już dzisiaj wylatujemy, to Markus zabiera ze sobą swoją po prostu drugą buteleczkę. A tutaj słuchajcie, także Sun Ozone miałam taki spray, który był rewelacyjny. Markus się z nim nie mógł zaprzyjaźnić, jak on to powiedział. Ja natomiast go bardzo, bardzo lubiłam, bo nie kleił się do ciała. I był rzeczywiście wodoodporny. Z Nivea, słuchajcie, zużyłam dezodorant. Wiecie, że ja wolę Dove, natomiast Dove mi się skończył. Ten kupiłam na miejscu, był strasznie drogi. Tu jest co prawda jeszcze resztka, ale ja tej resztki już ze sobą zabierać nie będę. Podobnie jak lakier do włosów z Balea, który robił mi po prostu z głowy kask. Ale używaliśmy go we dwójkę, tą resztkę także tutaj zostawiam. Z Isany miniaturowa pianka do golenia, słuchajcie, 50 ml wystarczyło mi na 2 tygodnie codziennego używania, więc była niesamowicie wydajna. Tutaj mam próbki, dwa kremy, hopla, z Lancome. Jedna taka próbka wystarczyła mi na jeden raz, były bardzo fajne. Tutaj miałam z Heimish różany krem, który też był bardzo przyjemny, ale więcej Wam nie powiem. Tutaj mam Garnier Ambre Soleil i to był filtr do twarzy 50 plus dla delikatnej skóry alergicznej i tak dalej. Był bardzo, bardzo fajny, ale niestety pomimo, że nakładałam na twarz, to i tak mnie spaliło niesamowicie. Aż 2 razy mi schodziła skóra z czoła. No i ostatni produkt, a nie, przepraszam, przedostatni. Z Belif zużyłam, słuchajcie, też taką 75 ml powiedzmy próbkę żelu do mycia twarzy, był rewelacyjny. Rzeczywiście konsystencja żelowa, ale bardzo ładny cytrusowy zapach miał i nie ściągał, to było najważniejsze. No i ostatnia rzecz, którą zużyłam, której Wam nie mogę pokazać, bo była zużyta, czyli szampon, niby 55 gram, ale powiem Wam, że on się tak rozmemłał, że generalnie końcówkę też już po prostu wyrzuciłam, bo tego nie można było ze sobą zabrać z powrotem. Szampon z Lasha, Soak and Float. No, był jak szampon, bardzo przyjemny. Także to tyle, jeżeli chodzi o zużycia urlopowe. I tym sposobem, kochani, denko jest dość długie, choć powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie dużo dłuższe. Teraz mogę to wszystko rozłożyć, pozbyć się i zacząć zbieranie na wrzesień, czyli mój urodzinowy miesiąc i miesiąc, w którym zaczynam nową pracę. Ciekawe, jak to będzie, ale o tym się dowiecie na pewno z czasem we vlogach. Dobra, słuchajcie, bo język mi się plącze, idę to zbierać. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.